No i są i oni. We dwójkę. Chłopaki. Z Mystery Hunters. Niezła sytuacja. Powiem wam, że tym razem czeka nas długa podróż. Musimy jechać aż do Czech. Na szczęście nie dziś, tylko jutro. A potem wrócić. Ale na szczęście nie od razu do Warszawy, tylko z pit stopem. Prawda jest taka, że tym razem to ja zaspałem. To nie jest wina chłopaków. Wyjątkowo dojechali o 10. Stoją pod blokiem. Ja musiałem tutaj jeszcze jedną rzecz załatwić na osiedlu. Ale już idę do nich. Tak naprawdę blok widzę już z okna. Kurwa, z okna. Widzę blok z tego. On jest na wysokości mojego wzroku. O, może tak. No i nic, idę. Mieliśmy wyjechać o 10. Pewnie wyjdziemy o 11. No ale taki bufor jednogodzinny to zawsze jak najbardziej wskazane. Siema! Robimy vloga. Jedziemy samochodem. Jest godzina teraz 12:45. No, to ta co powiedział. Zmierzamy na Dolny Śląsk. Tak, siemano. Chcecie nam zadać jakieś pytania? To nie możecie, bo to będzie na vloga. Jesteśmy śmieszni. No co? Mijamy samochody. O, nawet kampery. Fajny, co? Chcielibyśmy taki zakupić. Ale nie, kupimy sobie coś lepszego. No co? Z vlogów dowiecie się przede wszystkim, jak wygląda przygotowanie do projektów. Jak to się je, z czym to się je. Jak stajemy, jak się przygotowujemy, jak się szykujemy, co jemy, jak jedziemy. Nasz sprzęt, specyfikę. Jak najczęściej. Jak najczęściej. Z trasy, z hoteli, przed projektem, po projekcie, jak wracamy. Zobaczymy jak to idzie. Mam nadzieję, że taka forma, jako dodatkowa forma do nie do odcinków, nie do projektów, tylko po prostu raz na jakiś czas będziemy coś takiego wrzucali, wam się spodoba. No i czekamy na informacje, co o tym sądzicie. I zobaczcie jak się żyje, jak żyją łowcy duchów. Od środka. Na co dzień? O, kolejny samochód. Patrzcie jak tutaj fajnie jedzie. Tu się zmienia, tutaj elegancko. To nie jest tak, że kurde wiesz. O, ostrze hamowanie aktualnie jest. A to... No niezła, niezła sytuacja. No i co? Pierwsza przerwa. Czas na zdrowy posiłek. Będzie wszystko w porządeczku. Taki Mystery Hunters. Mystery Huntersowy zrobił posiłek. Tam je drąbo. No, tam gdzieś, kurde, nie wiem czy go zobaczyliście, bo nie mogę odsunąć tego, żeby pokazywało z drugiej strony kamery. Nie wiem dlaczego. Może później, w późniejszym etapie to odkryję. Trochę techniki człowiek się lubi. No i co? Zostało nam jakieś 2-2,5 godziny do celu. Tam się spotykamy z chłopakami z PPTV. Nie, najpierw jedziemy do hotelu. Nie wiem gdzie najpierw jedziemy. Czy do hotelu, czy od razu do tego miejsca. Nie mam pojęcia. Wyjdzie w praniu. No i cóż. Do zobaczenia. Za chwilę na kolejnym materiału. No i co? Zostało nam tak naprawdę 22 minuty do hotelu. Z hotelu mamy jakieś około 20 minut do miejsca docelowego. Tam się widzimy z chłopakami. Mówiliśmy się na godzinę 18, po 18 jest jakaś tam godzina. Pewnie coś dochodzi do 17. No i cóż, nagramy ujęcia dzienne. Wracamy do hotelu.
z hotelu, tam odpoczniemy, tam też zregenerujemy się, coś zjemy i idziemy na ujęcia nocne. Mam nadzieję, że ten projekt będzie wyjątkowy i ciekawy, ponieważ będzie to pierwszy projekt, na którym wystartujemy z SLS-em, który zbudowaliśmy w 90%. Tu jeszcze nie, on taki do końca nie jest przenośny, tak jakbym sobie tego życzył, ale pewnie jak już to oglądacie, to już jest wszystko dopracowane. Piotrek, masz coś do powiedzenia? Będziemy testować SLS na żywym organizmie na projekcie, który będziemy realizowali wspólnie z kolegami, którzy do nas dojadą. Także wszystko zobaczycie w późniejszym terminie. Odcinek pewnie pojawi się po tym vlogu. Także oczekujcie. No i cóż, dojechaliśmy. Nie wiem, gdzie jest ten hotel, ale mamy się dowiedzieć w Lewiatanie. Nieźle. Samochód dojechał cały, stoi. Jesteśmy aktualnie w Jeleniej Górze. Patrzcie, jakie ładne widoczki. No tutaj to akurat nic ciekawego. Tam też. No nic, zobaczymy. Autobus jeździ, więc spoko. Czekam, aż chłopaki wyjdą. No i zobaczymy. Zobaczymy, o tak wygląda mój dzień. Dobra, zaczynamy właściwą część vloga. Z rana nagrywaliśmy trochę z telefonu, bo nie było trochę czasu, trochę oczywiście za późno wyjechaliśmy, ale jesteśmy już na miejscu niedaleko Jeleniej Góry w pensjonacie Komarno i zaczniemy sobie na szybko od tak zwanego Tour de France po naszym pensjonacie. No musimy przyznać, że Michał odrobił lekcję. Wchodzimy po lewej stronie, pierwsza sypialnia, w bardzo fajnym stylu, podoba mi się. Na górze już Radek tam sobie działa, przebiera się, bo za chwilę jedziemy spotkać się z Setem i z Szałkim. Telewizor, jakaś tam komoda na nasze rzeczy, łazieneczka też bardzo fajnie wykończona. Tutaj będziemy sobie jutro przygotowywali jakieś jedzonko, żeby magia też nie stołować się cały czas nie wiadomo gdzie, w jakichś McDonaldach, fast foodach. Wszystko działa, patrzcie. Może być. Sponsor naszego wyjazdu tutaj. Tak jest. Orlo Electronics, od których mamy dwie kamery, które zobaczycie na naszych materiałach. Sofa do relaksu po projektach. Wchodzimy na górę na szybko. To będzie szybki Tour de France, bo nie mamy czasu, czas nas goni. Wchodzimy na górę i tutaj też mamy miejsce do wypoczynku. Także tak to na chwilę obecną wygląda. Przebieramy się, wyjeżdżamy do obiektu Pałacu Bergmana. Mamy jakieś 15 do 20 minut. Więc tak, no rano nie było tak czasu na nagrywanie. Teraz dopiero uruchomiliśmy kamerę, naszą lustrzankę, wzięliśmy statyw i coś będziemy wam opowiadać z trasy. Będziemy robić jakieś tutaj wstawki tego miejsca. No klimatyczne, spokojne miejsce, Komarno. Więc pewnie zobaczymy się z trasy, bo cały czas już będzie aparat wyjęty. Będziemy nagrywać, kręcić też z chłopakami przed projektem przygotowanie, bo wrócimy tutaj jeszcze przed samym projektem. Może jakiś live wpadnie jeszcze tego samego dnia,
być może tutaj z miejsca będziemy z wami rozmawiać, a też może zrobimy live'a z projektu. Wszystko wyjdzie w praniu. Czasu jest niewiele, ale miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie git. Nie ma tak się wysikać przed projektem. To jest podstawa, bo z pewnym pecherzem nie wolno na projekty jeździć, bo może być problem. Także widzicie nas w pełnej krasie, niczego nie udajemy, jesteśmy jacy jesteśmy i tacy jesteśmy na projektach. Także do zobaczenia później. Wejść kilka. Jest? Tak, tam. A tu tak jest, w ogóle tu taka jest tama z wodą. Obiekt fajny, jest kilka wejść. Ale zauważyliśmy z Michałem jedną kamerę na samym pałacu. Więc zobaczymy, z czym to się dzisiaj będzie jadło. Gdzie zobaczyliście kamerę? No na pałacu jest jedna kamera. W naszej branży, w naszej działalności często zdarza się tak, że jakieś miejsca są trudniej dostępne. Często są te tabliczki, teren prywatny, zakaz wstępu. Często one są również nadużywane, ponieważ w większości przypadków takie obiekty, no po prostu nikt się już nimi nie interesuje, więc zobaczymy, czy uda się wejść tutaj za dnia, czy nikt się nie przyczepi, jeżeli nie, to po prostu zrobiłem dzisiaj projekt nocny z chłopakami. No mam nadzieję, że nie, bo tutaj widzimy, że wejście jest otwarte. Także no, sprawdzimy to po prostu dzisiaj. Zresztą policja by przyjeżdżała do tego takiego obiektu, to byś musiał naprawdę coś zrobić. A co sądzisz o budynku? Podoba ci się? No podoba, tam dalej jest taka, nie wiem, tama, fosa, staw, nie wiem jak to nazwać. Więc ujęcia będą fajne, ujęcia będą z drona, więc będzie ciekawie. No czekamy na chłopaków. Obiekt duży, spory, ciekawe jak w środku, no bo w środku jeszcze nie byłem. Zrobiłem rekonesans, jak tam wetrzeć, czy tam wejść do środka, dotrzeć. I tyle wiemy. Czekamy na chłopaków. Czekamy. Co wyczekać nie możemy. No. Michał, co sądzisz o obiekcie? Obiekt jest dosyć spory, ciekawy. Widać taki styl bardziej, nie wiem, neogotycki. Spory, nie? No. W nocy. Właśnie, ptaszki. Siema. Siema, no. A, to nieźle. O, jakie kurde, oglądowane auto. Łukasz, Łukranek. Łukasz. Czy to legendarne PPT? Cześć. Siema. No to grube spotkanie. Tu już się vlog kręci jakby. Tu już się kameruje. Jest tam, po lewej stronie. Tam. Z tyłu. No i jak byliście tutaj w ogóle? Nie. Kamery niby jakieś są na tym budynku i na tamtym, ale to chyba trapy są. 3 dni temu gościu normalnie chodził. Z drugiej strony można. Chyba. Wezmę drona od razu. Nie, my nie. To nie ten? O was pisali tak głośno?
To jakaś inna ekipa. Byliśmy w tym pałacu samobójców. Na samobójców? W Lince. Ładnie. Ładnie, ładnie. Czy to jacyś sataniści? Lepsze niż alarm. Jeśli to by nauczyli, wytrzymacie ludzi, to żeby tam jest. Gdzie chłopaki? W środku. A jak weszli? Tędy. Jesteśmy właśnie w pierwszym obiekcie na naszej liście wyjazdowej. Jest to naprawdę bardzo mroczny, nawet za dnia klimatyczny obiekt. I wy macie tego teraz relację. Jesteśmy tu z chłopakami z innej grupy paranormalnej na polskim YouTube. Polish Paranormal TV. I będziemy sprawdzać, jak będziemy wspólnie współpracować na projekcie i jak to będzie wyglądało. Więc na razie dodajemy wam krótkie relacje z tego dosyć mrocznego obiektu. No i jakieś zdjęcia też powrzucamy tutaj. Obiekt jest naprawdę ogromny. Jest chyba z 3 albo 4 piętra. Pierwszy jest... Jestem aktualnie na parterze. I tu jest dosyć ciemno, z każdą kondygnacją w górę robi się coraz jaśniej, ale oczywiście w nocy będzie tutaj totalna ciemność panowała, będzie naprawdę niezły klimat, więc już nie możemy się doczekać, również ze względu na to, że będziemy po raz pierwszy współpracować z jedną z ekip z polskiego YouTube po prostu, więc sceny dzienne, niektóre już dograne, będziemy teraz nagrywać sceny do czołówki i sceny opowiadające o historii obiektu, a jesteśmy w pewnym pałacu na Dolnym Śląsku. Więcej wkrótce. Cześć YouTube, witamy na kolejnym projekcie. Doszło do legendarnego spotkania dwóch ekip, na które chyba wszyscy czekali na polskim YouTube, tak mi się wydaje. Brak sprawdził, lewo prawo tu nic nie ma. Ale było. Jak jeżeli to jest spadł ta bateria, musimy to ten, później przejrzeć, sprawdzić. Mam trafić tam, gdzie ty? Ostatnia szansa, żebym ciebie usłyszał. Mieliśmy się tylko skomunikować. Dziękujemy wam, nie chcieliśmy was urazić, w żaden sposób. Dobrze,